Panowie, jedna z najważniejszych rzeczy, jak i najważniejsza, strategia waszego lotu. Jak to wyglądało? No więc strategia, którą przygotowaliśmy razem z naszym sztabem meteorologicznym, no była dosyć nietypowa. To znaczy, że w pucharze Gordona Bennetta chodzi o to, żeby dolecieć jak najdalej. A nasza strategia polegała na tym, żeby przez pierwszą dobę odlecieć jak najbliżej. Dawało nam to szansę na to, żeby wyczekać zmianę pogody, która ostatecznie pozwoliła nam by na lot do Polski, a w korzystnych warunkach nawet na Litwę. No i postanowiliśmy się zrealizować taką strategię, mimo tego, że było ryzyko, że skończy się to spektakularną katastrofą i będziemy musieli lądować, powiedzmy, po 24 godzinach 20 km od miejsca startu. No ale podjęliśmy takie ryzyko, które, jak wszyscy wiemy, opłaciło się. Po 20 godzinach zaczęliśmy, najpierw musieliśmy sporo się nakombinować, żeby od Berna nie odlecieć za daleko. Utrzymywaliśmy się na wysokościach od około 3,5 do 4,5 tysiąca metrów, cały czas będąc w kontakcie z naszym sztabem meteo na ziemi. Ale utrzymywać się, to znaczy krążyć w jakimś rejonie? W różnych kierunkach. Trochę we Francji, trochę w Szwajcarii, trochę we Francji, trochę w Szwajcarii i z powrotem. Tak, i po około 24 godzinach ten kierunek zaczął się zmieniać. Zaczęliśmy powoli nabierać prędkości i powoli zmieniać kierunek na wschód. Już wtedy tak naprawdę wiedzieliśmy, że coś jest na rzeczy i że chyba najgorsze, przynajmniej to najbardziej niepewne, już za nami. No ale mieliśmy jeszcze do pokonania ponad 1000 kilometrów, żeby móc w ogóle myśleć o zwycięstwie, także droga była długa. Ciekawym takim zdarzeniem po drodze, gdy lecieliśmy na wschód, gdy była noc, odezwali się do nas kontrolerzy z Zurychu. Spytali się najpierw, czy mogą zadać nam prywatne pytanie. W takiej korespondencji lotniczej, radiowej, zazwyczaj spodziewamy się tylko tej suchej wymiany informacji i raczej nie rozmawia się o pogodzie. No ale mówimy, że oczywiście, proszę bardzo, pytają się, co robimy, powiedzieliśmy, że pijemy sobie kawę, trochę się rozgrzewaliśmy w tą zimną noc, oni mówią, że też piją kawę. I mówią, że powiedzieli to w taki sposób, że wydaje mi się, że najpierw się przedstawili, powiedzieli, że są, oni między innymi pomagają jednej ze szwajcarskich ekip. Powiedzieli, że wydaje im się, że wiedzą, co robimy i jeżeli to, co sobie założyliśmy, nam się uda, to będzie coś niesamowitego i że oni twierdzą, że mamy szansę, żeby wygrać. No i to nam dało takich drogich skrzydeł, gdy już byliśmy na kierunku korzystnym, z jakąś prędkością, gdy byliśmy, ale dalej niepewni tego, co się może wydarzyć i dodali nam takiej otuchy. Następnym takim wyzwaniem było Monachium, bo to była jedna wielka zagadka. Monachium to ogromne lotnisko, a my musieliśmy pokonać jego strefę w środku dnia, gdy ruch, natężenie tego ruchu jest naprawdę duże, ale no, mieliśmy sporo szczęścia do kontrolerów, którzy byli wyjątkowo nam przychylni i pozwolili nam przylecieć dosłownie nad pasem, gdy jeden samolot leciał pod nami, a drugi nad nami. I gdy już pokonaliśmy to Monachium, to już byliśmy... No, jeszcze była Praga. Ale Praga już była. Praga Rożany, ale to w nocy żeśmy pokonali, także było okej. Okay. Panowie, czy byliście w kontakcie telefonicznym z innymi załogami podczas tego lotu? Nie, nie byliśmy. Tutaj każdy walczy dla siebie, mimo wielkiej przyjaźni. To tutaj to nasza taktyka i strategia pozostawała tajemnicą do momentu, kiedy się stało jasne, że jedziemy po zwycięstwo. W ogóle żeście nie rozmawiali, na przykład mniej więcej nie wymienialiście jakichś spostrzeżeń? Oczywiście jakieś takie koleżeńskie rozmowy się prowadzi. No, atmosfera wśród załóg jest, oczywiście walczymy ze sobą, ale no, jesteśmy wszyscy jednak jakoś kolegami, prawda? Także w takich rozmowach ktoś nieraz
coś powiedział i my też, ale generalnie strategii się nie zdradza. Bo... Nie zdradza. Ale rozumiem, że te strategie podejmujemy ostatecznie w tych ostatnich minutach, godzinie, tak. Ponieważ ze względu na informacje pogodowe. Tak. No tutaj ten nasz sztab meteo, który w ciągu tych 4 lat naszego wspólnego latania, żeśmy stworzyli, jest naprawdę doskonały. Co jest najważniejsze, że my bardzo ufamy tym informacjom, które oni nam dają. Oczywiście no, pogoda jak na świętego Prota jest pogoda albo Słota, to na świętego Nikodema jest pogoda lub jej nie ma, więc ona może być zmienna i trudno przewidywalna, ale ten nasz sztab, jeżeli by porównać jego sukcesy w stosunku do sukcesów innych ekip, jest naprawdę, naprawdę świetny. W zeszłym roku też byliśmy o krok od zwycięstwa. Niestety no, po drodze spotkaliśmy kawałek poligonu, którego nie mogliśmy pokonać, zanim wojsko nam dało zezwolenie, to już niestety musieliśmy zmienić trasę lotu, ale nie w zeszłym roku, tylko w 2017. No, też była duża szansa właśnie, żeby wygrać. W tym roku skąd start? Z Montbéliard we Francji, to jest 100 km na zachód od Berna. No, zobaczymy, co się da zrobić. No, oby nas zaniosło do Polski. Tam te kierunki dają taką szansę. W 1909 roku amerykańska załoga, startując z Curychu, doleciała do Ostrudy, lądując powiedzmy 400 metrów od nas. Panowie, no czekamy na kolejne sukcesy. Polska mówi o bardzo ważnych sprawach, rzeczach. Niewątpliwie taką sprawą, wydarzeniem jest właśnie wasz wyczyn. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo.